Dzień dobry. Tematem dzisiejszym będzie pierwsza wolna elekcja, ale nie taka elekcja, którą wy macie w internecie i nauczyciele z Wami prowadzą, tylko wolna elekcja, czyli wybór nowego władcy na tron Polski. Oglądamy. Przy moich poprzednich tematach, którym być może oglądaliście przed tą lekcją, już troszkę zaspoilerowałem, mówiąc to będzie pierwszym władcą elekcyjnym. Ale to nic. Zrobimy sobie to jeszcze raz. Zygmunt August umiera w roku 1572. Jest to śmierć bezpotomna, czyli tego, czego najbardziej się obawiano, niestety się ziściło. I nastąpiło tak zwane pierwsze bezkrólewie. Czyli okres, kiedy mamy śmierć jednego władcy, ale nie wybraliśmy jeszcze kolejnego. To jest okres bezkrólewia. Na ten czas, kiedy króla po prostu nie ma, trzeba byłoby wyznaczyć osobę, która by w ramach tego króla, w imieniu tego króla, rządziła Polską, a przynajmniej trzymała tą Polskę w ryzach. Dlatego też wybrano na tą funkcję nowego powiedzmy urzędnika i tytułowano go Inter Rexem, czyli między królem. Inter między Rex król i tym człowiekiem będzie Jakub Uchański, który będzie prymasem Polski i arcybiskupem gnieźnieńskim. Jest on, jak mówię już, arcybiskupem, prymasem, więc jest on katolikiem, ale chodziło o to, żeby utrzymać troszeczkę tą Polskę w ryzach. Jesteśmy ogromnym państwem, więc jakby doszło do ataku, to musimy mieć kogoś, kto będzie te decydujące znaczenie w polskim państwie miał. I generalnie, jeżeli chodzi o tą wolną elekcję, no to trzeba było w jakiś sposób jeszcze tą elekcję przygotować. My nie wiedzieliśmy, jak długo będzie trwał wybór nowego władcy, więc powołane były specjalne sądy kapturowe, które miały pilnować w takich specjalnych obwodach sejmikowych, gdzie wybierano posłów do sejmu, no w jakiś sposób prawa, żeby ono nie było łamane, a jak będzie łamane, to trzeba ich mocno słamsić. I w tym momencie... A, kaptury, bo nie powiedziałem dlaczego. Dlatego, że po śmierci króla sędziowie ubierali na głowy czarne kaptury w takim hołdzie żałobnym dla zmarłego władcy. Pierwsza wolna elekcja odbyła się we wsi Kamień pod Warszawą. Na tą elekcję przybędzie prawie 40 tysięcy ludzi i to będzie największa właściwie wolna elekcja, no bo pewnie pierwsza. Jednak, no wiadomo, to jest koszt dosyć duży, który wygeneruje przyjazd pod ten kamień, pod tą Warszawę, do kamienia dokładniej. I to będzie miało decydujące znaczenie oczywiście dla wielu średnich szlachciców. Że oni teraz Wyłożą kupę kasy, ale na kolejne lekcje po prostu przyjeżdżać już. No niestety, ale nie będą. E, musimy pamiętać jeszcze o jednej rzeczy, że w trakcie, oczywiście, e, głosowania, no musimy mieć jakiś tam kandydatów, prawda? I tych kandydatów będziemy tutaj mieli kilku. Będzie tak: przede wszystkim. E, Ktoś, kto na wejściu odpadnie w przedbiegach, ponieważ żeby być polskim królem, trzeba być katolikiem. A Iwan IV groźny na przykład takim katolikiem nie był, więc on nie liczy się w tej konkurencji. Innym kandydatem był Jan III Waza, który był królem Szwecji, ale był luteranem, więc nie będzie się też liczył w walce o koronę polską, ale on będzie analizował, on wychowa swojego syna w państwie luterańskim, ale w duchu katolickim i to pozwoli jego synowi, czy Zygmuntowi III Wazie zająć tron Polski w latach późniejszych. Mieliśmy jeszcze innych kandydatów. Mieliśmy jeszcze Albrecht drugiego kochencolerna, który był luterańskim prusakiem, więc nam w ogóle ten pomysł nie przypadł do gustu. Mieliśmy syna cesarza niemieckiego, który był katolikiem, ale polska szlachta bała się tego, że może ich za mocno chwycić za gardło, i oni nie lubią, jak coś się trzyma za gardło, więc generalnie skończyło się tylko i wyłącznie na pomyśle. No i ostatnim kandydatem, takim poważnym i właściwie przyszłym królem, będzie Henryk Walezjusz, czyli brat króla francuskiego. I no, on jest z Francji, a mamy rok 1573. ja już mówiłem przy tematach poprzednich, że w roku 1572 doszło do rzezi Hugenotów francuskich no, na życzenie katolickiego władcy. Więc my się tego obawialiśmy więc postanowiliśmy też troszeczkę no, storpedować jego zapędy na przyszłość, więc uchwalono Konfederację Warszawską, akt Konfederacji Warszawskiej gwarantujący wolność i tolerancję religijną w Polsce, ale uraczyliśmy go jeszcze dwoma innymi dokumentami. Pierwszym dokumentem są artykuły Henrykowskie. One tak naprawdę były gwarancją zachowania dotychczasowych przywilejów i praw szlacheckich, ale określały tak naprawdę taki ustrój państwa polskiego. Chodziło o to, że król nie mógł upominać się, mając w przyszłości syna, żeby ten syn był królem polski, bo to szlachta przecież wybiera, a nie jakiś tam. Król. Król będzie niestety bardzo mocno e, ograniczony. To, co będzie musiał robić obowiązkowo, to zwoływać Sejm oraz Senat. Będzie e, tak naprawdę na tych Sejmach i Senatach tylko i wyłącznie takim, powiedzmy, że ładnym dodatkiem do całej reszty, ponieważ nie mógł uchwalić nowych podatków, nie mógł zwołać pospolitego ruszenia, nie mógł powiedzieć wojny, zawrzeć pokoju bez zgody Sejmu. Mało tego, jeszcze Senat mu żonę ma wybrać, a to było chyba najgorsze dla niego. Ale o tym za chwileczkę będę mówił. Drugim dokumentem to są pakta konwenta. To są dokładnie takie umowy pomiędzy królem, kandydatem właściwie na króla, a polską szlachtą, którym zobowiązuje się on do pewnych czynności, które będzie wykonywał właśnie w Polsce będąc królem, a dokładnie rzecz ujmując to on przekupuje w tych paktach konwenta polską szlachtę. Bo na przykład Henryk Walezy obiecał to, że wykształci synów szlacheckich we Francji ze swoich własnych pieniędzy rodowych. Więc no jak tutaj gościa nie lubić, jak go nie wybrać Idealny kandydat. Ponadto Henryk Walezy no, miał tutaj bardzo dużego zwolennika, a właściwie to zwolenniczkę swojej osoby, i była to uwaga: Anna Jagielonka. No umówmy się, do jakichś pięknych istot to ona nie należy, i jest 30 lat prawie starsza od samego Henryka Walezego. Ma no, lekko ponad 20, ona ponad 55. Więc umówmy się, to wcale nie jest dobra kandydatura, i Henryk Walezy robił wszystko, byleby tylko do tego ślubu nie doszło. No, Chyba też bym tak robił, ale to już jest kwestia zupełnie inna. Dobra, skoro mamy już tak naprawdę kwestię Walezego, właściwie to zamkniętą, bo został on wybrany na nowego króla, więc wysłaliśmy poselstwo do Francji i e, król przybył do Polski po dwóch miesiącach, był to styczeń roku 1574. W lutym odbyła się koronacja, a w czerwcu króla już nie było. Król uciekł z Polski. No, uciekł tak naprawdę e, tylko i wyłącznie dlatego, żeby objąć tron francuski, Ponieważ jego brat Karol IX we Francji zmarł. I Henryk Walezy, no wiadomo, no nie miał za bardzo pomysłów do tego, jak rządzić dwoma krajami tak odległymi od siebie, więc chyba uznał, że Francja będzie mu bliższa. Zresztą tam się urodził, jest Francuzem i tam będzie rządził. Kiedy polska szlachta przez kolejne miesiące wysyłała do niego kolejne poselstwa, kiedy wrócisz, królu, wracaj. On mówi, wrócę. Tak, wrócę. Ale kiedy nie powiedział? Więc my wytrzymaliśmy do połowy roku 75, ponieważ wtedy ogłosiliśmy jego detronizację i nastąpiło drugie bez królewie. I już po ogłoszeniu tego drugiego bez królewia Jan Zamoyski, o którym będziemy mówić sobie troszeczkę później i e, więcej przy kolejnym rozdziale, zrozumiał, że Anna Gielonka. No ciężko będzie dla niej znaleźć jakiegokolwiek kandydata, więc ona najpierw musi być królem Polski, żeby ktoś został później jej mężem, bo teraz miało być tak przy Walezym, że będzie najpierw koronacja, później małżeństwo i będą żyli długo i szczęśliwie. A tutaj będzie najpierw koronacja, a później do tego dojdzie małżeństwo. Więc e, taka powiedzmy, że umowa wiązana między jednym a drugim kandydatem. Ale kto tym królem zostanie, to już mogę właściwie powiedzieć, niech stracę. To jest Stefan Batory, który będzie rzeczywiście zbliżony wiekiem do Anny Jagielonki, ale o nim będę mówił już przy okazji Tematów następnych w następnym rozdziale. A na dzisiaj to jest wszystko. Dziękuję i do widzenia.